Ekskatehetka, która dokonała apostazji, była kochanka księdza, do którego dzieci zwracał się per tato. amazonka z rodziny błogosławionego, która padła ofiarą seryjnego gwałciciela. To nie historie kilku różnych osób, lecz opisane w książce losy jednej kobiety. Na dywanik u złego ojca trafiła Monika Jankowiak, autorka dziewczyny w glanach, jak czytamy w podtytule, to historia o kościele, który boli. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Mocne słowo na początek, więc zaczniemy jak u Hitchcocka. Stańmy w prawdzie i na początku ustalmy, Oczywiście. z iloma księżmi uprawiałeś seks? Może powiem tak, to z iloma jest dokładnie napisane w mojej książce i odsyłam tutaj, <noise> ale tak naprawdę kocham tylko jednego. Dobrze, ale to możemy tak za powyżej trzech, żeby ludzie wiedzieli, że trzech czy mniej niż trzech? Może wolałabym odesłać do książki. Dobrze, um, okej, okay, nie ma problemu. Natomiast. Widza, nie natomiast y, tam w książce jest taka spowiedź na ten temat moja. Y, natomiast miałam okazję uprawiać seks z wieloma księżmi i jak się okazuje, nie jest to wcale trudne. Tak, no przyznam, że po tym, jak przeczytałem Twoją książkę, przygotowując się do tej rozmowy, wpisałem słowa kluczowe w Google i byłem zaskoczony, no, że te ogłoszenia są. No, tak specyficzne one są. Nie, bo ja nie mówię o nawet o liczności, bo to trudno, tak. że jest ich dużo, ale specyfika, gdzie widać, że no chcą, garną się, no. Byłem zaskoczony, ale skoro ja nie ilość, porozmawiamy o jakości. Z ma łączyło cię takie prawdziwe uczucie, jak z panem X? Tylko z panem X. No, a powiedz mi, w takim batku, no, z kim cię łączyło uczucie, ale o czym się rozmawia z księdzem w łóżku? Bo to tak. Bo w książce tak to sugerujesz, ale o czym można z nim porozmawiać w łóżku? Tak jak z każdym innym mężczyzną. To nie wiem, przyznam, nie, 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 nie byłem z tym mężczyzną, dlatego pytam ciebie, tak? Tak jak z każdym innym mężczyzną. No, niektórzy nie są zbyt rozmowni, ale, ale jeżeli tak, to o zwykłych sprawach, o pracy. No właśnie, o, o to chodzi, o pracę. A praca księdza nie jest taką pracą, jaką zwykła osoba wykonuje, tak delikatnie rzecz ujmując. Tak, czyli o pracę bez patosu. Faktycznie tak odarte tak. jest to z tego wszystkiego? Tak, tak, tak. Kurczę, gdzie są moje majtki. Ja teraz cytuję mhm. słowa książki, więc tutaj nie nic nowego. Kurczę, gdzie są moje majtki, Proboszcz czeka. No żaden proboszcz nie jest tak głupi, żeby nie wiedział, gdzie wikary jeździ. Tak, powiem, że jak już tak zaczęłaś cytatami rzucać, to mnie ujęły inne. Chciałem zostawić na później, ale to może od razu faktycznie znajdę. Jeden z tych moich ulubionych, to dotyczył. Um, jak to było? Zaraz go znajdę chyba. Będzie się no znajdę, że ja pamiętała. Gdzie to było, że księdzem jestem w kościele po wyjściu z niego zwykłym facetem? To jeden z tych takich ciekawszych, tak. a żeby przedstawić to to, co rozwaliło mnie na łopatki, tu pozwolę sobie przeczytać, bo to faktycznie jest coś, czego się nie spodziewałem, choć mogłem po samym tytule wnioskując i treści książki. Wiem, że ksiądz Andrzej posyła mi codziennie fotkę swojego penisa, który na co dzień jest bardziej czerwono od ręcznych. Muszę Dokładnie. sobie zwalić, zanim odprawię ten pogrzeb, bo mnie rozerwie. Ja, ja powiem Ale... szczerze. Ja nie jestem zadowolona z języka, jakim, jakim posługiwałam się w książce, natomiast to nie były moje słowa. No właśnie o to chodzi. Skoro są to słowa księży, no to jak to, bo ten stary ty, ty tymi ustami dziecko całujesz, no to on tymi ustami, mówię, o Bogu opowiada tym dzieciom. Tak. No to tak. powiem, zaskakujące. Ale skupmy się tak na jeszcze do początku, wróćmy, bo miłość do pana X i całe te perypetie, które są osnową twojej książki, no to tak naprawdę jest tylko część twojego bogatego życiorysu, co już przedstawiając zaznaczyłem. No, niestety. Powiem, jak to się wszystko zaczęło? Od samej tej rodziny, od której pochodzi, bo w książce jest ona naprawdę opisana bardzo ciekawie. Jest to sposób, no, który może zaskoczyć, bo jest to rodzina jednak błogosławionego. Od Proszę ci, w kilku słowach roku. powiedz coś na ten temat, jeśli możesz. No cóż, rodziny się nie wybiera. Ja też zwykłam nie żałować tego, co mi się w życiu, co, to, to rodzinę dał mi Pan Bóg, tak? Mm -hmm. I w tej rodzinie ja żyję najlepiej, jak mogę, nie zawsze mogę dobrze. Obecnie zerwałam kontakty z całą moją rodziną. No ale jak, bo to jest rodzina księdza Mafy, od teraz tak, zdradzimy, tak. jak to, jak to się wyglądała ta sytuacja, kiedy on został błogosławiony? No przecież ty w domu, tak jak tam opiszesz sytuację w domu, nie chcesz zdradać książki, ale jak się czułaś? Wiedząc, że ci ludzie idą w pierwszym szeregu, są na świeczniku, a ty wiedziałeś, że to jednak jest obłuda. No, ja tak to odkryłam opisywałaś. ponad 20 lat temu, więc nie dziwiło. Tylko się potwierdziło to, co zawsze wiedziałam. Pytam, bo tę rodzinę wielokrotnie opisujesz. Jest tak, na pewno były słowa o kolendzie, które mnie zaskoczyły, że faktycznie kolenda nie szła dalej, ale jak to przemyślałem, znałem takie coś tak. z górskich opowieści. Ludzie w górach też mówili, że no, gospodarz, którego ksiądz lubił, no, to musiał się postawić, zastawić. U ciebie, no rozumiem, rodzina z księdzem wiadomo, tak, to no. inaczej wygląda, ale jest coś, yy, co w tym wychowaniu, bo ty opisałeś wiele rzeczy, a ja chcę zwrócić na coś uwagę, czego nie pisałeś w książce. A mianowicie w książce często yy, no, określasz ich jako nietolerancyjnych fanatyków, a co na pewno odcina jak piętno, ale muszę speczyć, że jesteś homofobem, bo czasami tam używasz słów, cytując, pedał, lesbijka, i one nie są w takim rozumieniu dziecięcym, tylko mam wrażenie, że to są już takie mocne słowa. Skąd to się u ciebie wzięło? Czy ty faktycznie jesteś homofobem? Czy to jest takie jak nie, może określenie na konkretną osobę? Bo tak nie, no, przy... język potoczny, tak jak w wielu momentach moich, mojej książki, gdzie, gdzie sama, sama i mnie to razie, kiedy przeczytałam już w druku, no, takim językiem po prostu mówili do mnie księża, ale m, ja nie jestem homofobem, bo, ponieważ e, ktoś z bliskiej mojej rodziny, mój największy przyjaciel. I naprawdę jeden z moich najbliższych krewnych jest i o odmiennej orientacji, i ja. No nie mnie to oceniać. Tak? Nie, nie ja Rozumie i nie rozumiem. Wiesz, tak. pytam, <grym> ponieważ w książce jest to tak, tak widoczne, jak to zwracasz mm. na to uwagę, bo już no, będą tu dzisiaj ostre słowa, zaznaczę tak. to pewnie na początku rozmowy. No, nazywasz jednego księdza, cytuję, kurwiarzem, chujem. Nie przeszkadza mi to. wiesz on sam Ale... sobie tak mówi. Tak, właśnie, to, bo to <grym> sama cytujesz ich. Ale w momencie, jak mówisz, że tam pewna grupa kobiet to pewnie lesbijki, a ten pewnie pedał. Wiesz, no to się rzuca w oczy, że tak jakbyś jednak z, troszkę nabrała tego ich sznytu. Tak. Bo to tak. jest ta ich mowa nienawiści i wiesz, to mm. mnie tak zastanawia, bo nie, nie, odczu nie odbieram Cię jako osoby nienawistnej, więc tutaj musiałem spytać, a jednocześnie poruszam ten temat z zupełnie innego powodu, bo w swojej książce napisałaś, że Kościół, muszę sobie zaraz to sprawdzić, bo co tam powiem, Kościół jest matką, Bóg ojcem. O, tak, tak. było. Tak sam Kościół mówi. Bóg, ojciec, to jest nauczanie kościoła, a ja jestem teologiem katolickim, katychetką, więc, więc no, jakby tutaj wyrosłam, tak, z, z tego. No i tak, kościół mówi, Bóg jest ojcem dobrym, no ja to przyjmuję, a kościół jest matką. Ale no. bywają też matki ladacznice, matki dzieciobójczynie. nie? No i w moim przypadku kościół, mój kościół za który byłam w stanie oddać życie, był taką matką dzieciobójczynią. No momentami można odnieść wrażenie, że niemal oddałaś, bo faktycznie tak. patrzę na te twoje losy, to... Tak. Ale pytam, bo wiesz, bo dla mnie nazywanie Kościoła matką jest o tyle takie specyficzne, że Kościół jest organizacją po prostu tak... tak, nie, tak wrogą kobietą tak źle nastawioną do kobiet i po prostu, w której korzyści czerpią głównie mężczyźni, nie oszukujmy tak. się. Kobiety są od prania, od rodzenia, i od poniżania. Kościół. Właśnie, a oni, księża, którzy reprezentują tę organizację, no raczej nie uważają siebie właśnie za kobietę, bo no, wiemy, jakie zdanie w kobietach mają. No, są gorszymi istotami dla nich. Stąd moje pytanie, bo wiesz, no, gdyby to Boże, jest dwóch mężczyzn, że no, tak, w końcu tak, Bóg tak. według katolików jest w trzech osobach, więc tak, czemu tak. nie byłoby problemu, żeby ten Kościół też był mężczyzną? Nie wiem, nigdy nie wchodziłam w sprawy doktrynalne. Ja byłam w stanie przyjąć wszystko, co Kościół mówił. Ja się powstrzymuję, żeby nie powiedzieć, że wszystko faktycznie w książce widać, że wszystko, wszystko. Tak. Tak, ale... I nawet teraz obecnie żaden dogmat mnie nie gorszy, żaden dogmat mnie nie zastanawia. Jestem w stanie przyjąć każdy dogmat, nie jestem jedynie w stanie przyjąć tego dysonansu. Mówię pięknie o Bogu, a za chwilę ksiądz dzwoni do mnie i mówi: Nie obchodzi mnie, kim jesteś, chcę tylko na ciemnym parkingu seksu z Tobą. No, księża też są ludźmi, ale właśnie mnie zastanawia dogmatyzm, wiara, no, jakby na to nie patrzeć. Na 99% jest w księdze powtórzonego prawa, czyli jeśli mężczyzna zauważy podczas nocy poślubnej, że oblubienica nie jest dziewicą, to mają ukamienować na śmierć na progu jej ojca. No, ja, ja nie wiem, jak to kobieta może odbierać. Jesteś kobietą, wiesz. Większość osób obecnie w tym wieku, no, wchodzi w związki małżeńskie, nie będąc już zwiankiem, że tak się wyrażę delikatnie. I co i religia nakazująca kamienować? No bo przecież Jezus podtrzymał ustalenia Starego Testamentu, mówiąc ani joty, ani kreski, nie zmienicie z te starego prawa. Wiesz, to tak? To zawsze u, u osób wierzących później wywołuje ten dysonans. I tak, tak. się zastanawiam, jak, jak ty się z tym radziłaś? No, Mam i nie radziłam sobie. Momentami sobie nie radziłam. No, mam prawie 50 lat, jestem teologiem, więc próbowałam gdzieś y, kierować się wprost do Boga i, i myślę, że w tym wszystkim jednak w odróżnieniu od panów w sutannach jestem prawdziwa. No na pewno y, źródło tego, przynajmniej jak z książki wynika, brzmi na prawdziwe, bo faktycznie nie korzystałaś z tej części rodziny, którą uważasz za fałszywą, tak. tylko ze wzorów tam babci, która faktycznie była opisywana jako pozytywna kobieta. No. Niemniej, zastanawiam się to, do czego później przyjdziemy, że dajesz radę faktycznie jeszcze trwać w tej wierze, bo to zawsze mnie zaskakuje, ale to jest Twoja wiar. No, ja nie trwam w wierze katolickiej, ja trwam w wierze w Boga. Dobrze. Na sekundkę wróćmy do Twojego byłego zawodu i spytajmy, w jakim duchu wychowujesz i wychowałeś dzieci. Bo wiesz, ja. Różne legendy za młodu się słyszało, tak, jak to katechetka tak. wychowuje dzieci. No byłaś katechetką, niezależnie jak długo, wiesz, że to będzie coś, co będzie chodziło za tą do końca życia. Jak się tak? jak Wcale się dzieci tego katechki? nie wstydzę i w ogóle tego nie żałuję. Mhm. To było coś. Ja mogłam poszukiwać kolorowej sekty, tak jak w książce pisze, ale no chciałam służyć Bogu, prawda? Czułam się powołana i, i dalej się czuję powołana, i, i myślę, że dzisiaj, dzisiejsze czasy to, co dzieje się w kościele daje taką dużą przestrzeń do, do tego, żebym ja dalej działała gdzieś tam i tłumaczyła ludziom, oczywiście tym, który, którzy będą chcieli mnie słuchać, apostatki, apostatka Radzi, teolog w sukience i kościół bez makijażu, tak tak takimi hashtagami tak się posługuje, gdzieś tam w mediach. No, myślę, że, że jest dużo do zrobienia dzisiaj. Skoro proszę o apostazję, muszę o nią spytać, bo tutaj się pochwalę. Niedawno jedna z osób prowadząca bloga o nazwie Niewyraj napisała, iż właśnie dokonała apostazji i wymieniła tam mojego bloga, gdyż ja rozmawiałem z panem Adamem Ciochem, że poznała go tam, że to też był taki, taki impuls do tego. Powiedz mi, jak dokonałaś tej apostazji? Bo wiesz, bo w Twoim wypadku, w osoby wierzącej, która, na, która nie utraciła wiary, bo to jest też ważne, która nauczała, która ma bogatą wiedzę o kościele. Jak to wyglądało? Powiedzmy. Wyglądało to tak, że z zeszłego roku, dokładnie w dniu 9 lutego, ja obchodziłam 5 lat po diagnozie raka piersi, złośliwego raka piersi. Wiemy, co to jest 5 lat po diagnozie. To jest taki symboliczny czas, kiedy człowiek jest uznawany za zdrowego. Wiadomo, że w raku piersi u kobiet to jest bardzo symboliczne. Na co dzień nie ma tygodnia, żebym nie pochowała koleżanki, siostry, ja nazywam od piersi. Są to nieraz kobiety, które mogłyby być moimi córkami, matki małych dzieci, też jeszcze mam małe dziecko, więc no, jest to dla mnie ładunek emocjonalny, za tym idzie. Był 9 luty i mój pan X wiedział o tym. I chciałam z nim świętować ten dzień, a on mnie tygodnia rzucił. To było przed tymi walentynkami z głośnymi. Tak, gdzie mieliśmy wyjechać, i gdzie moja córka cieszyła się, ponieważ mieszkaliśmy w bardzo w skromnych warunkach. I moja córka cieszyła się, że przez cztery dni od walentynek będzie miała taras, zimą, prawda? Taras, na którym no, ulepi bałwana. Kupiłyśmy takie serduszka cukrowe do, do ustrojenia ciasteczek walentynkowych, bo ona go kochała. To jest dla mnie przerażające, ale mów dalej, przepraszam. To była, tak, dziewczynka, to no to to dziecko, była dziewczynka. To była dziewczynka, tak, tak. Ona, ona nie miała wtedy jeszcze. Miała wtedy 7 lat, i on w jej urodziny odwołał wyjazd. Więc jest mi przykro bardzo, bo to, że ja zostałam skrzywdzona przez matkę Kościół, matkę dzieciobójczynię, ale jeszcze dałam skrzywdzić swoje dzieci. No, wiesz, teraz znowu. Tak naprawdę robisz to, co Kościół chce, żebyś zrobiła, bo bierzesz winę na siebie. To nie jest twoja wina, że ksiądz skrzywdził twoje dziecko. No, jasne, że pośrednio ktoś powie, no ty się z nim zaczęłaś zadawać. Tak, takie po części tam rzeczy, można Ale nie, 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 nie wchodźmy nie. w tę retorykę, że ofiary Kościoła są same sobie winne. Bo, bo to jest retoryka, której Może ja po prostu tak. nie zdzierzę. No i tyle. Przepraszam, muszę to powiedzieć. <laughs> mam to prawo do tego i dokąd jak dokonać apostazji, bo to jest dla mnie fascynujące. Jak, jak, jak to musiało, rozumiem, ból, gniew, jak poszłaś do kościoła, bo to chyba dokument Tak, zapisać, tak. Prawda? No więc ja zjawiłam się na mojej, w moim probostwie, w mojej kancelarii, gdzie gdzie ja byłam dobrze znana, prawda, jako katechetka, jako, jako wierna, jako osoba z rodziny błogosławionego Hanika naszego. Przecież ja przypomnę, ja jestem bliską rodziną. To błogosławiony ksiądz Jan Macha jest bratem mojego dziadka, więc, więc no, jest to bliska rodzina. No i ja przyszłam, pani oczywiście się ucieszyła, bo mnie zna. Zawsze rozmawiamy na tematy prywatne. I pani mówi, no w czym mogę pani tutaj pomóc? Ja mówię, no całkiem po prostu. W sprawie apostazji. To musiała być bomba, nie? Nie wiem. Dla mnie też było to trudne. Dla mnie też było to trudne, aczkolwiek teraz już po ponad roku wiem, że było to jedyne sensowne rozwiązanie jedyne uczciwe. Wyszedł ktoś cię przekonywać, mówić, że nie odchodź. To walczyć? znaczy, pani w kancelarii, ja wiedziałam, jak się dokonuje apostazji, mm -hmm. bo też poczytałam sobie, no, Też no, co, na co dzień się nie dokonuje apostazji, można to zrobić raz, prawda? No, ewentualnie można wrócić i potem jeszcze raz, no, No, to, w to już byłaby <coughs> no, e, Tak, no nie, no, po prostu pani no, pewnie się zdziwiła. Bo, 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 no, po sobie nie dała poznać aż tak bardzo. Wyciągnęła jakąś taką teczkę, z której się dowiedziałam, że tam już kilka osób tej apostazji w mojej parafii dokonało, no bo to trzeba jakby zgłosić się do parafii, w której było się chrzczonym. Jest to ta sama parafia i te same księgi, w których wysłannik stolicy Apostolskiej dokonał adnotacji o, o, o tym, że mój krewny jest błogosławiony. A. Tutaj żartowałam sobie, ile można żartować w ogóle w tej sytuacji, bo to dla mnie bardzo przykra jest sytuacja, że no ktoś musi być równowaga. Ktoś został wywyższony, na, wyniesiony na ołtarze, ktoś odszedł z kościoła, a, a bóg jest jeden i kocha tak samo. Jak tak mówisz o tym wyrównaniu, że ktoś wyniesiony, <laughs> ktoś na dół, to tak naprawdę no twoja rodzina nie spełnia tej średniej, bo oni raczej są. <laughs> na no, tą ciemną stroną kościoła, jak ją opisujesz, no, tak, tak wynika z twojej książki, a raczej właśnie i ty i Haniko, ile mogę tak, tak mówić, bo tak, tak w książce, tak, tak, wcale, to raczej byliście po tej jasnej stronie mocy, mówiąc językiem Jedi, więc tak, nie wiem, czy się ta równowaga zachowała, bo jak ty opuściłaś kościół, on w tym kościele już nie jest, to zostali raczej ci, którzy no... Ut utwardzają ten jego negatywny wizerunek. Przynajmniej z Twojej relacji tak wynika, no bo mówię, nie znam tych osób osobiście. Prawda? O ile ten kościół jest w ogóle powołany przez Chrystusa. A do tego to już tego to nie mnie ocenia. Nie wątpić, ponieważ czasami jak zauważam postępowanie ludzi tego kościoła, gdy sama do nich należałam, no to dlaczego no dokonałam apostazji, ponieważ no, zaczynałam się coraz bardziej za nich wstydzić. Coś może się nie udać, coś jedno, coś drugie, ale raz za razem skandale, coś czego nie da się wytłumaczyć już racjonalnie, ani słowami Biblii. Jest napisane w Biblii, po owocach ich poznacie. No, no. no właśnie, dokładnie. No ja tych owoców, no przepraszam, no może tutaj kogoś, kogoś skrzywdzę, no ja, ja tych owoców nie widziałam w tym kościele. A jak już widziałeś, to raczej niezjadliwe. Takie, bo, bardzo trujące. Tak. Bardzo trujące. Wróćmy wtedy do cieplejszych tematów, do samych dzieci twoich. Czy one wciąż chodzą na religię? Bo wiesz, po przeczytaniu twojej książki, no to po prostu nie da się uciec wrażeniu, że, oprzeć wrażeniu, że no, pchasz je w ręce potworów, no tak? Opisujesz Kościół. Było tak. Ja na pewno pcham je w ręce pana Boga. Natomiast staram się w tym wszystkim i myślę, że jestem bardzo prawdziwa. To, że knę jak szewc w domu, ja tego nie ukrywam. I tu nie ma się czym chwalić, prawda? To jest na pewno coś, co, co może, czy będzie trzeba poprawić. Ale jestem w tym prawdziwa. I klnę jak szef w pracy, a ja pracuję z dziećmi, więc ja też trafiam na dywanik do mojej pani dyrektor, Zobacz. pozdrawiam teraz tutaj, jeżeli słucha, no bo, bo tak nie wolno. Klnę jak szef wszędzie, prawda? A ksiądz jeden czy drugi, czy sześćdziesiąty, bo, bo 6, około sześćdziesięciu... 60... Miałam przyjemność poznać. No, w, w kościele głosem klerykalnym, ambonowym, megafonowym, czy, czy jakby to nazwać jeszcze pięknie mówi, a, a za chwilę mówi, no ale ty wiesz, po co jestem na, na portalu randkowym? Pierwsza randka, pierwsza kawa w hotelu w pokoju hotelowym. No, czyli jasno daje się znacznie, jakie są oczekiwania. No. Tak, tak, tak. No to jest to, co ty też często poruszasz, ten celibat. No, jest no, nienaturalny dla tych ludzi, no, bo no, jak można naturalne. tylu młodych mężczyzn zamykać w, po prostu w budynku i zabraniać im w jakikolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób dawać no, upustu uczuciom, prawda? Różnym. Są no, tak. skrzywdzeni. No tak, no, na pewno są skrzywdzeni, ale nie uprawnia ich to do krzywdzenia takich osób jak ty, bo zresztą powiedziała, że nie jesteś jedyna, że parę no, kobiet no, spotkałaś to. takich. Więc to, że ktoś jest skrzywdzony, nie jest jeszcze uprawniony do dzielenia się krzywdą. O, tak, tak, bardzo no. trudno dotrzeć do tych kobiet, ale do mnie po artykułach, dwa artykuły w prasie się ukazały, gdzie ja specjalnie podaję swoje imię i nazwisko i jakieś tam namiary dla mnie można mnie znaleźć w mediach. Często jestem za to krytykowana, ale, ale jednak te kobiety się odzywają do mnie. No dobrze, ale nie czujesz, że dzieci są zagrożone? Będąc w obecności księży, którzy należą do organizacji, do której podpadłaś, ujawniasz ich dziwne sekrety. Nie, jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, natomiast największy hejt spotyka mnie z ludzi, od ludzi, którzy właśnie z kościoła, ze złożonymi rękami w pierwszych ławkach, no ale mnie to tak. nie dziwi po tylu latach. No tak, no najbardziej wojują. Dobrze, a jak dzieci reagowały na te tak zwane wizyty domowe wujków w koloratkach? Nie było wizyt y, typowych wujków w koloratkach. Ale no, bo... pan X był. Pan X był, ale nie przychodził w koloratce, Natomiast... No dobrze, przepraszam, no, 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 raczej tak, dobrze, okej, okay. rozumiem, czy miałem... słusznie łapnąć Byłoby dziwne, za gdyby za sola, sama słusznie. koloratka została, tak? No tak. Nie przychodził w koloratce, natomiast ja też jakoś nie ukrywałam tego, kim jest, prawda, tam w książce jest napisana <grym> reakcja mojego syna. No przestań, no pier... no, a taki fajny facet, no. No tak, tak, ale wiesz, jeszcze nie wszyscy czytali książkę, tak, ich tak. zachęcili do <grym> tego, zachęcam. dlatego ciebie pytam. Ale miałaś tam jeszcze właśnie z tymi... to, co mnie zainteresowało, jak już mówimy, że ktoś by mógł zostawić koloratkę, to historia z domem rekolekcyjnym. No, powiem ci, że tutaj moim prywatnym zdaniem dużo ujawniłaś. Że oni tak. mogą jechać do tego domu rekolekcjonować. Bo wiesz, bo no, osoba taka jak ja, która szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, co oni właściwie tam robią. Tak, to jest tak. ich sprawa i Gajowego. No to jak jadą sobie do i tak jak mówisz, zostawiają wszystko, się meldują, a później hulaj dusza, piekła nie ma, jak mówię o przysłowie, no piekła nie ma, tak, ja już no, tak. nie wierzę, więc nie mam z tym problemu. No to powiem szczerze, zaskoczyłaś no, mnie. No zachowują z tym się domem. tak, jakby faktycznie tego piekła nie było. No, powiem szczerze, Faktycznie. że to takie. To znaczy, co ja mogę powiedzieć? Jest to relacja jednego księdza. Jednego, po którym po prostu to był ten sam, który chciał, żebym przesłała majtki moje. I mojej córki, używane. Tak, powiem, że z majtkami twojej córki to jest coś, co no to jak obuchem w łeb dostać. Ja też, właśnie, na mnie to tak podziałało. Być może ja pociągnęłabym jeszcze relacje, bo, bo większość tych relacji jednak nie, nie przekraczała przestrzeni internetowej, jakiegoś tam telefonu, nagrania, ja mam zresztą zabezpieczone nagrania. No ale babcie kościelne powiedzą, no ale nie wiadomo, czy to ksiądz. Czy no to tak. nie świat sobie zły, ojciec z Moniką Jankowiak, no. napisali scenariusz, żeby, no, prawda? No tak, bo to, to dokładnie. Pluć bo to może, na kościół. To tak, jak ostatnio, może nie można wierzyć, że przecież papież cokolwiek wiedział, no bo przecież całe życie myśleliśmy, że nie wiedział, jak to jedna z pań powiedziała w telewizji. Więc jeśli ja nie wiedziałam, to nie chcę dalej wiedzieć, więc to no, nie. Więc właśnie w ten DSM. No, jest to już. przykre. Ale jest tak, skoro mówisz, że dzieci to już wiemy, reakcja w książce zobaczymy. Jest świetna rzecz w książce, a mianowicie jak twój tata stwierdził, że to nie jest prawdą, że żyje cię bez ślubu, ponieważ ty już jeden ślub miałaś. Nawet dwa. Tak, dokładnie. <grym> on związki. miał dwa śluby, bo no teraz na ja, dwa, ja dwa, on, on jeden. zbiłem jeden. w I powiedział, że. Więc oboje po jej ślubach jesteście. Tak. I jak to tak powiem szczerze, tak wygląda życie z księdzem, a życie z mężem. Tak z twojej perspektywy z dzieci. Jak dzieci natragują? No bo. No, inaczej jednak zachowuje się tata w domu, nie wiem, mąż, a inaczej. Nie, chyba, nie? Nie. No, to nie, tego ja Mój nie wiem. partner ksiądz potrafił bardzo krzyczeć na moją córkę. No to sympatyczny człowiek, widać. Sympatyczny. W ogóle jego zdjęcie znowu wrzuciłeś do internetu, nie Ale... boisz się? Nie. Ale wróćmy, sympatyczny, krzyczał na dzieci. Ale, no, zachowywał się jak normalny mężczyzna. Wszedł w rolę mężczyzny w naszej rodzinie. No A chyba... potem bardzo nie nieelegancko, bardzo nieelegancko, mniej elegancko niż dzie dzieciak, uciekł. To jest akurat niesamowite, bo mam o ile dobrze pamiętam, jest tam też takie e, parę fragmentów, gdzie widać, że ty, że ty widzisz, że oni uciekają, że tak, tak naprawdę oni są jak dzieci, że oni sami nie wiedzą, co chcą, mam wrażenie. Że... To znaczy moja córka jest, mam wrażenie, dużo bardziej na dużo wyższym poziomie niż on i jego kochanka. Kochanka, o której tak. jak podkreślasz wykształcenie ma. Tak. I w ogóle. I teraz tak, bo poruszyliśmy ten motyw, że, no, że jest tam sporo Twoich uczuć i widziałem taki fajny opis. Krzyk, który nie wiadomo, czy ktoś doceni. Tak od tej twojej książki miała powiedzieć jedna z ciotek. Tak. No i ja powiem uczciwie, że jak czytałem, to faktycznie czuło się ten żal. No był tam smutek, nie ma, nie ma co się oszukiwać. On, on wyziera z wielu stron książki, był ból. Ta nadzieja ma jakby z boku, ona się faktycznie przebija, ale delikatnie powiedz mi, czy udało ci się chociaż cięż, część tego ciężaru zrzucić tą książką? Czy ona była taką swoistą psychoterapią? Tak, tak. Zawsze wiedziałam, że tak będzie i już 20 lat temu, ponad 20 lat temu chciałam opisać. Natomiast gdybym opisała tylko to, co zdarzyło się 20 lat temu, byłyby dwa rozdziały, tak? Hmm. I ja musiałam, 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 nie musiałam. To, że zostałam skrzywdzona, dokrzywdzona, bo gdzieś tam mamy taką tendencję, prawda? Ktoś nas skrzywdzi, umrze, ach, po 20 latach, ach, może to nie było tak, może A, ja sobie tak dodałam, może... i ja poszłam tą drogą. Natomiast to mnie bardzo oczeźwiło. Po 20 latach stanął znowu ten człowiek, przez którego zaczęłam się leczyć i, i, i to leczenie cały czas trwa. No i to jest taka tendencja spadkowa. Ja już się nie wyleczam. No, powiem, no wiem, że na pewno ten twój, tak jak to opisać, ból nadgarstka musiał być duży, skoro zdecydowałaś się przestać machać tak. ręką i wziąć się za pisanie. Ale nie wiem, no myślisz, że faktycznie to już zostanie do końca z tobą? Pyta tak uczciwie, wiesz, bo czy, czy jest szansa, że, mm. że jakoś przestaniesz mieć słabość do księży, bo o tym też piszesz, że masz taką specyficzną tak, słabość. Tak, są kobiety, które, to jest rodzaj parafilii seksualnego, nie wiem, dewiacji, po prostu mają słabość do księży. I tu nie chodzi o samą sutannę. Może to nie wiem, no może tam, tam inne kobiety inaczej by to opisywały. Po prostu nie wiem z czego to wynika. Nie U, wiem, zastanawiałam może, się. Może jakaś grupa anonimowych wiesz, jest spotkać się, bo ja nie <laughs> tak. wiem że taki taki <laughs> osób, przyznam się bez bicia. I... Zaskoczony jestem. No to są, jakby, no, my się śmiejemy tutaj, ale to są no, tragedie. No bo... Nie, no to jest problem, oczywiście, tak, mam nadzieję, że nikt nie, nie uraziłem, bo na pewno jest tragedią, bo jest to dość specyficzna jednak parafilia, ale spotkałaś takie osoby faktycznie? Tak, tak, nawet gdzieś tam w przestrzeni internetowej, oczywiście one nie podawały swoich y, personaliów. Była kobieta, która gdzieś tam no, musiała jej to ciążyć, ponieważ no, opisywała, że, że, że ma dwoje dzieci. I ojcem każdego z tych dzieci jest ksiądz, inny ksiądz. Nie? Inny. Więc tutaj, jakby jej, ona wchodziła w takie relacje. No cóż, no zastanawiałam się z psychiatrami, zastanawiałam się z psychologami, zastanawiałam się z, z własną rodziną, z własnymi znajomymi i z księżmi, mhm. z którymi się tam gdzieś tam znam przyjaźnie, koleguję, śmieje z tego wszystkiego. No bo, bo... A czy to może jest dalej jakaś kwestia wychowania? Bo nie wiem tak. Być może. Bo pamiętam, w książce powiedziałaś, pozwolę sobie też przytoczyć cytat. Dobra, spokojnie. Ale się dobija, przepraszam, ale się nie dozwoni, samo życie. Muszę po prostu. Tak. Ale to nie ksiądz. To nie ksiądz, to może rozmawiać dalej, tak byśmy go dali na głośno mówiący. Generalnie stwierdziłaś, cytu, cytat w miarę dosłowny, do wiary i modlitwy trzeba człowieka wychować. O czym stwierdziłaś, że się nie zgadzasz? No nie zgadzam się. Nie. O czym do końca nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja tak nie byłam sobie taka wyhodowana, nie no do No właśnie. Bo tak naprawdę no dla mnie te słowa są bardzo wiarygodne, wręcz, więc wręcz ja twierdzę, że są słuszne i byłem zaskoczony, że ty osoba wychowana w takim duchu, która widziała tę indoktrynację, no bo ten proces działa z każdej strony. Tak. Sama byłaś indoktrynowana, sama uczyłaś dzieci i w jakiś sposób indoktrynowałaś na pewno nie. sama wiem, ile też to trwało, nie, 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 nie znałam innego życia. No właśnie o to chodzi. No. <coughs> Więc. Tak, tym byłem zaskoczony, że twierdziłaś, że nie. Po czym no, są tam rzeczy jeszcze w książce, o których tak, na chwilę wrócę do tych weselszych. No, jak czytałem o bożym orgazmie, no to mówię osoba, która naucza, to tak wiesz. Jednak tutaj to tak brzmi odrobinkę bluźnierczo pewnie. Jak to nazwać? No, nie wiem, no później jest o tym, że jak to było, namaścił olejkami i to też tak, i, I to mówił, tak, tak, że ciebie tak, namaścił. I pan X, ja nigdy byłam na tyle y, nauczona, że można sobie z wszystkiego żartować, tak? Ale nie żartujemy sobie z sakramentów. Z tego momentu, kiedy jak to wierzy Kościół katolicki, sam Bóg działa i sam Bóg nas dotyka. I bardzo byłam zdziwiona, byłam szokowana, kiedy, kiedy mój pan X stwierdził, że on namaści mnie, ja chcę być namaszczona przez niego innym olejem. No byłam. No, byłam. Ale słowa no faktycznie zaskakujące. Tak, do dzisiaj mnie zaskakują. Nie dziwię się, bo no Uważam tu, że żart ciekawy, ale ja nie jestem księdzem, więc e, mówię, no. Nie, wiem, nie spodziewałam że na, się tego Dla osoby, której nim. taki jak ty, no strefa sakrum została tak, naruszona. Tak, dla tak, mnie, tak, tak. E, nie spodziewałam się tego po nim, ale wielu rzeczy nie spodziewałam się, a jednak uczynił je, zrobił. Tak. No teraz widzę, że się uśmiechasz, jesteś troszkę w innej formie, więc pytanie z boku. Pośród wielu dramatów i tragedii jest taka jednak, którą zasygnalizowałaś. Możesz cokolwiek powiedzieć o losach Miriam, czy chcesz zostawić to tylko tyle, ile jest w książce? I... Mogę powiedzieć, powiedziałam tyle, ile chciałam w książce, ponieważ przez długi czas nie wolno mi było mówić o Miriam. Rodzina kazała zapomnieć, kościół wręcz polecił, żeby nie mówić, i ja, jakby nawet tutaj siedząc, wywiązuję się z tego. To były czasy, kiedy Biskup jeszcze nawet tak teoretycznie nie wydał rozporządzenia odnośnie tego, że księży mają brać odpowiedzialność za swoje dzieci. Myślę, że to, co w książce napisałam, jest pierwszym krzykiem Miriam. On miał odbyć się 23 lata temu. Odbył się teraz w książce i ta książka jest dedykowana moim córkom. Właśnie, bo nie podałaś liczby. Ja chciałem spytać, czy to jest w domyśle, można to też tak odebrać? Również Miriam. No dobrze. Widzę, że to trudno Ci mówić, więc wróćmy do tych takich problemów generowanych przez Kościół. Czytając tę swoją książkę, to. Ja przyznaję się, wiem, że to może ktoś się może obrazić, ale nie interesuje mnie to. Odniosłem wrażenie, że to jest po prostu bardziej zorganizowana grupa kryjąca przestępców niż zbiorowisko wyznaniowe. Nie tak. boisz się tej kontrofensywy, bo na razie mówisz, że nie było. Nie obawiasz się, że w końcu przejdą do akcji. No, trzeba się na coś zdecydować w życiu, tak. Albo się jest prawdziwym od A do Z, w kościele i poza. Jestem tychetką, niezależnie gdzie pójdę, tak. Jestem błąką katechetką to na pewno. wierzącą w Boga. I wiem, że, że w tym momencie, kiedy mówię te słowa, ja się modliłam tutaj przed przyjściem tu. Bo modlitwa nie jest tylko dla księży, a nie tylko dla kobiet, które nie spały z księżmi, tylko jest dla każdego. I im bardziej człowiek pogrążony, tym, tym, tym więcej potrzebuje tego kontaktu z Bogiem. Bo on wtedy niesie nas prawda, na swoich ramionach, kiedy, kiedy nie mamy siły iść. A, a ja jestem właśnie w takiej sytuacji cały czas jeszcze. Być może wychodzę już. Nie chcę, żeby to zabrzmiało brutalnie, ale nie myślałaś, że jakoś inaczej warto byłoby spróbować rozwiązać ten problem niż modlitwą? Bo wiesz, chodzi mi o skuteczność. No, nie chcę obrazić, ale dla mnie modlitwa jest wiadomo, zerową skutecznością, tak. jako osoby niewierzącej. Nie miałaś takiej... Po... Nie, no ja rozwiązuję ten problem inaczej. Napisałam no, książkę, no, dokonałam no. apostazji i gdzieś tam w tym wszystkim wiem, że na każdego człowieka działa Duch Święty, działa Bóg. Niezależnie, czy on jest katolikiem, czy prawosławnym, kiedy no jeżeli wierzymy, tak, ja, ja wierzę w to, że kiedyś tam gdzieś, bo ja doświadczyłam tego, lecząc raka, doświadczyłam jakby bycia po drugiej stronie, doświadczyłam kontaktu z, z, z tamtym światem, który gdzieś... No w fakcie, gdzieś pisałeś, że medium tak. było. Tak, gdzieś, tak, w pamiętam. Brazylii zostałam okrzyknięta medium, tylko że tam no, co, co czwarty człowiek jest, jest medium, tam chłop z, z laską przychodzi z wioski, zbiera po drodze cztery sąsiadki jeszcze no i oni wcielają się w, nie, w nich duchy, no można wierzyć, można nie wierzyć. Byłam na takim wyjeździe, oczywiście w Polsce zostałam za to srogo ukarana, tak? przez szkołę moich, mojego dziecka, o kurczę, to... za to, że pojechałam do, do Jana od Boga, do Brazylii leczyć raka. No to ciekawe. Że szukałam kontaktu z duchami dobrymi, opiekuńczymi, że, że, że moi lekarze nie żyją od wielu lat, a ja łączę się z nimi i. No cóż, można między bajki włożyć w Piśmie Świętym też jest taki gatunek jak bajka. Taki gatunek literacki o, jak. Oczywiście, bajka. Wiesz, no ja nie będę nie chcę cię atakować, dlatego nie powiem tak brutalnie, mm. jak to jest z mojego punktu <laughs> widzenia. Z mojej perspektywy wygląda inaczej. Ale masz do tego prawo, skoro tam byłaś, tylko co ty robiłaś w Brazylii. To jest bardzo interesujące. Jak ty tam trafiłeś? Poleciałam samolotem, po prostu no, no, czema. No, no proszę bardzo, półtorej <grystanie> Tak, Dziękuję. Tak, ja bardzo się bałam latać samolotem i powiedziałam, że ja nigdy robiłam też kurs instruktorów tańca, więc jak ktoś z kursu latał do Brazylii, żeby się nauczyć samby, ja powiedziałam, że no, pff, jeżeli się tam nie da dojechać pociągiem, no to ja nigdy nie, nie pojadę się uczyć samby. No i faktycznie nie pojechałam się uczyć samby do Brazylii. To był impuls. Ja. Medytowałam bardzo dużo, kiedy, kiedy zachorowałam na raka, robiłam godówki, robiłam różne różne, przeróżne kuracje. Między innymi medytacja była dosyć. No, weszłam w świat medytacji, modlitwy. Gdzieś tam bardzo odbudowałam moją relację z Bogiem, i teraz myślę, że ona jest prawdziwa, po prostu prawdziwa. Szukasz tej duchowości, po prostu brakuje ci. Tak, tak, bo każdy człowiek, każdemu człowiekowi brakuje. No, Mina na szczęście nie brakuje, ale no ja jestem ogólnie złym modelem, dlatego też. Za złego ojca, moja ja złą Nie będziemy... Teraz coś, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne i bardzo trudne, mianowicie napisałeś i to, to w ogóle były piękne słowa że osoby Dziękuję. chodzące do kościoła tak, ponieważ napisała to osoba wierząca osoba, która była w kościele to nie jest ta obserwacja moja osoby z zewnątrz, a ja się podpisuję pod nią. Które, że, tutaj mam ten cytat, sekunda. Osoby chodzące do kościoła same wychowały sobie pedofili, hodując dzieci, bo że same wychowały sobie tak pedofili, hodując dzieci, które nie mają zagroż zaufania do rodziców. No i, no, to jest fakt. Ja to uważam, że co najmniej ta jedna strona medalu, ale jest też druga, którą, no, niestety, też widzimy, czyli późniejsze wybielanie, no, oprawców w sutannach. Tak? I te słowa padają z ust nawet, no, osób, które powinny stanąć po stronie słabszych. Ja sobie to pozwolę przytoczyć wpis, Jeden z bloga, bo nie musisz, nie masz żadnego obowiązku czytać jego bloga, więc pozwolę przeczytać e, taką. Słuchałam, sytuację. słuchałam. No do końca Tutaj Kremówka nie. trzecia, bo to aha, był jeden spis o <laughs> z o z w okazji rocznicy, wiadomej. Minęło kilkanaście lat, a Polska wciąż Kremówką stoi. Wierni mm. nadal bronią i wybierają księży, niezależnie od tego, jak ohydnych czynów dopuścili się mężczyźni w Sutannach. Podczas niedawnej sesji Rady Dzielnicy w Katowicach, jeden z radnych użył określenia niebezpieczny przestępca seksualny, opisując zboczeńca, który został skazany za krzywdzenie dzieci w Godowie. Bandyta został zatrzymany w katolickiej parafii, z której w latach 80. ubiegłego wieku wyszedł w świat. Słowa o przestępcy oburzyły kilka osób, w tym radnego miejskiego Borysa Pronobisa, który nie omieszkał podzielić się swoimi przemyśleniami na temat duchownego. W czasach, kiedy ja służyłem, w tym kościele i również był ten ksiądz, za tych samych czasów, co ja służyłem, to nic takiego nie miało miejsca. Nic do, nic do mnie takiego nie doszło, żadne dzieci nie szeptały sobie, a jeździłem również na obozy ministranckie, mówił Pronobis, a jedna z radnej dzielnicy dodała półgębkiem, że przecież to było 100 lat temu. Choć zawanie miejskiego radnego nie spodobało się kilku radnym dzielnicom i mieszkańcom, którzy z oburzeniem przekazywali sobie te informacje, ta ostatecznie najbardziej obrywała się autorowi określenia niebezpiecznym przestępcy. Ale to materiał na historii przy innym ciastku. Pozwolę sobie to przytoczyć, bo chciałem Ciebie spytać, czy to wynika z jakiegoś prania mózgu, któremu są Ci wierni poddawani, czy są inne przyczyny, że ktoś broni, wiesz, nie wierząc? Bo nie mówimy tutaj o tym głośnym na przykład temacie, że czy Jan Paweł tak, II czy nie, tak. bo to jest głośny temat, teraz nośny. Ale mówimy tu o facecie, który został skazany. Wiesz, w Polsce skazać księdza tak, tak, no, na elemenc, 10 lat. Tak, 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 to wiesz, tak, to tak, to tak, już tak. musiał przegiąć po prostu hmm, pałę także. że. To znaczy, to dla mnie to było tak: nie dało się ukryć. Bo gdyby się dało, to by wszystko zrobili. Strona zrobiła zrobiłaby wszystko, żeby to ukryć. A czemuś to tak ukrywaj? Bo ty miałeś w kontakt z tym detektywem, jak to go tam nazwałeś? To też była ciekawa historia. Tu akurat mówię polecam właśnie książkę, ja to tak, wiem, że to może być nieobiektywnie, tak, ale tak. te historie mnie ujęta. Ja sama troszkę bawię się w detektywa i jeździłam też z detektywem, <noise> nie będę podawała imienia, mhm. nazwiska, ale tak, tak. Czyli myślisz, że gdyby tylko była okazja, ukryliby mnie? Więc... Nie myślę, ja jestem tego na tysiąc procent pewna. Czyli po prostu wierni ehm, nie, ma, nie widzą prawdy, bo jest to ukrywane przed nimi, dlatego są... tutaj przed chwilką, dlaczego ja ujawniam pana mhm. X, ponieważ nie chcę, żeby zrobił to samo innym kobietom, a zrobił to jako kobieta. Dokładnie, wiemy, że zrobił. A ja przepraszam, że dzisiaj ci wchodzę w zdanie, bo jak słuchałaś mnie, wiesz, że tak, zazwyczaj tak, nie wchodzę tak. innym rozmówcom w zdanie. A mnie nie przeszkadza. Ale no, tobie wchodzę, bo jest to jest dla mnie. Tak, bo dla mnie ta rozmowa, ta książka po prostu wiesz, no jestem osądzony spoza kościoła. Dla mnie to jest Twój krzyk, tak jak ta Twoja Ciocia napis, ta powiedziała. I za każdym razem wiesz, gdy rozmawiam też z ludźmi, no co chwilę słyszę od osób wierzących, że przecież nie można księży do jednego worka, że to był pewnie jeden, że inni nie byli i. Ja nie wiem skąd to się bierze, bo to mówią osoby inteligentne, niezależnie od wykształcenia, właśnie, bo Ta. chciałem powiedzieć, że pomysł, to by nie pomyśleć, ale są wykształcone mi bardziej, ale tak, takie osoby, które no teoretycznie powinny powiedzieć, no jest możliwość, no skoro ten został skazany, ten został skazany, no to chyba nie do końca tu wszyscy są uczciwi, wiesz i tak. No nie wiem jak ty to widzisz dlatego ciebie pytam no bo znasz dużo lepiej tą organizację niż ja. Nie wiem, trudno mi też wchodzić w tutaj w rolę tych osób. Na pewno mają jakieś swoje ważne powody do tego, a być może no nie potrafią. Może to jest właśnie pokłosie tego, że one same sobie nie radzą z tym. Prawda? Dla mnie na przykład do no, Jan Paweł II. no ja, ja nie neguję tego, że był wielkim poetą, na przykład. Tak, Ja studiuję język polski, był poetą, był, był tam w, w teatrze się udzielał i, i był naprawdę człowiekiem światłym. Ja nie neguję tego. No. Była sprawa o, o, o pedofilii, tak? którą, którą której on nie widział. Nie powinien się przyznawać, że nie widział. No tak. Obowiązkiem dyrektora na przykład mojej szkoły jest wiedzieć, czy, 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 czy na przykład jak gwałcę dziecko. No tak. ależ oczywiście, to jest podstawowa... Jeżeli nie wie, no to pierwsze co? No to przestaje być dyrektorem, bo nie wiedział. No a tutaj no, troszkę dziwne jest to. No. no cóż, cóż ja mogę powiedzieć? Znaczy ja słyszałem kiedyś taką szokującą historię, nie jestem pewna, czy już tego nie ujawniałem kiedyś, od psychologa sądowego, który badał sprawę nauczyciela, który krzywdził dzieci w tak, w tak ohydny sposób, i jego z kolei też bronili rodzice, którzy nie byli w stanie w to, wiesz, bo on tak świetnie te dzieci uczył. To, że jestem świetnym nauczycielem. Tak, to w ogóle przecież nie ma związku. To, że no. jestem świetnym papie papieżem. Tak, no tak jak tutaj właśnie no to, że ktoś jest księdzem, do którego garną się dzieci, no właśnie no dlaczego się garną? No drapieżnik wie jak zapolować, no. Ja, mając skłonności do księży, też wybrałam tą drogę, tak, gdzie będę miała do nich dostęp. O. A oni tak. do mnie. No tak, to działa w dwie strony, i powiem, jak, jak dodałeś to oni do mnie, to przestało to być zabawne, wiesz o coś. To jest od razu przestało. takie już niestety. Do mnie i do moich dzieci. A jest straszne, jak się tak słucha. No dobrze, ale mocno uderzasz w ten kościół po raz kolejny, tak. w pojedyncze osoby, i tak. Napisałeś tam, że zmieniłaś imię na książę. Ja tam nie wiem, czy tam nazwiska, czy coś zmieniałaś, bo tak. zakłada, że tak. tak. No ale jak opisujesz, nie wiem, przyjmijmy ksiądz, wymyślam teraz z Myjkołowa, z tej parafii wikary. Tak. No ja zakładam, że średnio rozgarnięta osoba połączy sobie te fakty. Znaczy prafitorii. jest to przemieszane, nie? Dlatego się tak pytam, jest wiesz, to pyta, czy, czy wystarczająco dobrze tak, to Tak. Myślę, bo... że tak, myślę, że tak. Ja mam się tutaj męczyć, żeby ukryć ich, przepraszam, za wyrażenie kurystwo. No nie, a oni to... się nie starają? Tak, no ale wiadomo, no, prawo jest takie, że to ty jeszcze raz będziesz miała konsekwencje. Że to jest akurat no w naszym prawie, że ofiara jest Zrobiło zawsze ponosi... się krok. To teraz już trzeba powiedzieć i pozamykać te, te, te drzwi, a w glanach no, kiepsko się biega. Ja tam lubiłem biegać. Ale ci akurat jestem <grym> wyjątkowy inny ale no, <grym> no zależy <grym> na pogodę. Ale bardzo mi się podoba, jak mówisz o tych glanach, że jeszcze taki cytatik sobie tutaj pozwolę przypomnieć. Pod sutanną najlepiej ukrywa się całkowity brak, i on był dosłownie po tych glanach kawalontek. Powiem szczerze. No. To takie zaskakujące było. Nie? Chociaż moi rozmówcy, około 60, tutaj z naszych, tu z pobliskich mm. kościołów. No. To nie jest teraz ważne, żebym ja wskazywała a ten, a ten, bo on ma taki elektorat babć, które po prostu i tak dadzą się pokroić. Tam. Jejku, jak ty pisałeś w tym elektoracie babci, jak, jak ten ich sponsoring opisywałeś, to przecież to jest tak przerażające. To jest to przerażające. Rozmawiać. Ja też człowiek o tym wie, widzi Radio Maryja, ale jak ty to opisujesz tak od środka i że on wie, że od tej tyle, od tamtej tyle bo auto borawkę w ogóle osoba jedna z rodziny mojej ma taką toyota raf i powiem źle przysłałaś mi auto, wiesz, w swoją historią że ten tam, no i po prostu teraz będzie się źle nim jeździło no nie wiem co ci mam powiedzieć no tak. ale w końcu nie kupił bo jest zawieszonym za księcem. a dobrze no to jednak uratowałaś ten to całe szczęście całe szczęście a bo powiem ci tak czy dałabyś radę w ogóle wrócić do pracy katechetki bo z tego co wiem wciąż uczysz i co ciekawe też powiedziałeś, napisałaś w jednym momencie, że ukończyłaś więcej kierunków niż ksiądz, więc najpierw pochwal się właściwie, co ty studiowałaś, bo tak, to... Nie ma się czym chwalić, w zawodzie nauczycielki jest to zupełnie normalne i ja gdzieś średnio najeżdżę, o ile nie gdzieś tam ku końcowi się, się tam w tym wszystkim mieszczę, no jednocześnie zrobiłam teologię, nigdy nie żałowałam. Trzeba znać język wroga. No, ja to mówię. Ja byłem na Olimpiadzie <grym> kiedyś. Tak, I tak. osoba, tak, która nie przeżyła. Tak, tak. A to jest też evenement, że Kościół Katolicki ma taki monopol w szkołach, a tak naprawdę świadkowie Jehowy, to głupi może przykład, ale bardziej znają, tak? No tak, bo to jest ich zadaniem, tak, tak, oczywiście. Ogłoszą. Tak, tak, Trzeba tak. głosić, jak to mówił ktoś mądry w samym piśmie świętym. A jeżeli się już nie da inaczej, to również słowem. Dokładnie. Mogą sobie Panowie mówić, co chcą. Tak. Nie robi na mnie wrażenia. Kiedy mam w swoim telefonie, który przed chwilą dzwonił, rozpięta sutanny z penisami na wierzchu. <noise> o jak to brzmi. <noise> rozpięta. Ja teraz nie wiem, czy ja zasnę. No to co szczęście, bo chcę kawę <noise> wypić, teraz chyba nie zasnę, bo będę to widział. No ale to co, dała, to co jeszcze oprócz tej teologii, bo nie dokończyłaś? Pedagogikę społeczna. opiekuńczą. Tak, to w bo to tak pozwoliła sobie. Yy, pedagogika, bo gdzieś tam traf, jak za karę po prostu, za karę za, za żyłość z księdzem. On dostał nagrodę, ja dostałam karę do szkoły specjalnej, gdzie byli bandyci i gdzie, gdzie no nie, niezbyt rosła kobieta, 45 kilogramowa była mięsem armatnim. No. no, to oligofrena pedagogika, pedagogika autyzmu. O, no to pięknie, w międzyczasie gdzieś tam troszeczkę się pogniewałam na, na szkołę polską. Zrobiłam sobie kurs instruktorów tańca, mam swoją taką. Właśnie z tym tańcem. Ta. Teraz wejdę w w zdanie, bo, będziesz, bo mówisz tak przyjemnym tembrem, ja później zapomnę, jak to z tym tańcem jest. Bo właśnie widziałem, że miałeś szkołę tańca, że no wyrażasz się tańcem, poruszasz się jak tancerka. Jak to jest? Bez przesady. A, szłaś tu ulicą tańcząc, coś nagrywając, no nie rób scen. Przepraszam bardzo. <laughs>, nie rób scen. No. Po prostu każdy ma swoje, swoje zainteresowania, gdzieś tam ten taniec, gdzieś sztuka w ogóle, plastyka, sztuki różne, przeróżne, no gdzieś tam ten taniec mnie tak odstresowywał. Być może to był, to była też tabletka na, na to wszystko, co mnie spotkało. O. Być może gdzieś poszukiwałam tej swojej kobiecości, którą kościół mi gdzieś tam stłamsił. stłam stłamsił, że teraz kazał ikiecki ubierać. No ja noszę, no, noszę, no to nie, kazali nie ubierać kietki sam to się muszę, zastanawiałem Ja to muszę sprostować nie no, księża wolą kobiety bez bez, bez kietek no. jednak no to tak no, to My może tak, tak no, jednak tak tak. dla żalu <laughs> Chyba razy. tak chyba tacy panowie są no, Ale zwiększąt. dałabyś radę wrócić do tej katechezy tak, w każdym momencie. Ja jeszcze dwa lata temu katechizowałam. Miałam taki epizod właśnie mm. i przez ten epizod ja, ja jakby no zeszłam się z moim panem X po prostu. A, to to cię tak ściągnęło tak, na złą tak, drogę. Znowu. Tak, tak, tak. Wróciłam do kościoła. Czyli wróciłam na złą kolejny drogę. Kolejny dowód na to, że za to zło. No, no, ja powiem szczerze, nie mogę sobie wolę lepszego gościa wybrać, no bo pokazujesz, <laughs> że zło złem po prostu się podpiera. A może... Nie, nie? Dobrze, nie powiedz, oczywiście mów. Nie zgodzę się. Ja myślę, że, że po prostu musimy być ludźmi i, i Pan Bóg kiedyś zapyta nas, jakim byłeś człowiekiem, a nie czy byłeś katolikiem, prawosławnym, ateistą, tylko jakim byłeś człowiekiem. Kiedyś taki dowdził o Panu Bogu, że czeka się, że najgorsze, co możesz w życiu usłyszeć, to jak czekasz w kolejce do Boga... A przed tobą stoi matka Teresa i słyszysz, ale dobrze, córko, wiesz, że można było jeszcze wiele zrobić. Pamiętam taki dowcip, tak. który później stracił zabawny ze względu na to, że wyszło jak matka Teresa prowadziła swoje interesy, ale zawsze bawił. Zawsze Słyszałam. Tak do tego momentu ale to jest zabawi. prawda, to jest po prostu. Tak, no zawsze można mówić. Akurat coś. nie znałam. On bardzo bawił, no mówię tylko. No. Przestałem go opowiadać, gdy właśnie już od tafera, ta bo mówię, no to tak, to, to, to już nie jest aż tak zabawne, bo teraz to jest jasne, że można było więcej zrobić, no nie? Ale zawsze można. Że każdy jest człowiekiem. Więcej. I dla mnie, właśnie, bo ja sobie te parę takich jeszcze punktów punktu pozaznaczałem, ale miałaś tam sprzeczkę małżeńską. No ja przez stronę zapytałem, 94., że miałaś Ta, sprzeczkę ona... małżeńską na teba. No przepiękne. No i Ta. jesteście ludźmi, faktycznie. Tak, jesteśmy ludźmi. Jesteśmy żyjemy jak małżeństwo. I kiedy on mi mówi, wiesz co, no ja jestem taki i taki, ha i ten, ale ja, ja będę jeździł z innymi i spotykał się z innymi. No wspaniały, otwarty związek, no po prostu. Wspaniały, otwarty związek. No, piękne. Nie. No bo jest, w końcu jesteśmy jest... po ślubach, tak? Każdy po swoich. No, super. I, i, I ja w zasadzie nie mogę mieć pretensji, bo on jako ksiądz został najpierw jakby nauczony tego, że trzeba wszystko ukrywać. No tak też powiedziałeś, Nikt nie zdoła tak lawirować jak ksiądz. I to jest też cytat zaznaczony: pięknie. Jak jest w stanie mnie ukryć przed całym światem. No to i cały świat kobiet przede mną. Ale z tym ukrywaniem, do no to przecież y, pokazać to w ogóle systemowo działa, że tak wy jak małżeństwo, tak. a wszyscy na plebanii, jak ci sąsiedzi, którzy nie słyszą Tak, tak, nic. tak, 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 Pani prasuje szaty liturgiczne i głaszcza mojego pieska, nie? Z wolne... I to jest w ogóle normalne, że, że przychodzi kobieta do księdza w ciągu dnia. Mm. Nie, no dla mnie No po wodę święconą przyszła, no. no to zawsze potrzeba. Pod szamia... prysznic. No trzeba no nie mieć wody. No dobrze, ale tak rozmawiamy, rozmawiamy, a może być założyła własny kościół, bo tutaj też się odwoła... To żart. Nie, bo sama powiedziałeś, że byłaś pewna, że dajesz księdzu więcej niż Bóg, to wracamy do Bożego Orgazmu. No to jak? To było z czasów, kiedy ja jak trudno było mi samej sobie to wszystko poukładać. No, bo kiedy już w punkcie kulminacyjnym. A to będzie puszczane po 22, tak? No jak powiem, bo <laughs> no, może być. Mówię o Jezu, to ja mam ciekawe przemyślenia teologiczne również jako teolog z Pugnicy. Kurczę, czyli nie, nie dasz rady tego Boga z głowy wyrzucić, skoro ty nawet wtedy o tym myślisz. Myślę, że, że po prostu ja dawałam miłość, a, a komuś, kto tej miłości nie doświadczył nawet od Boga w tej, w tej organizacji. No bo no nie powiesz mi, że, że ktoś, kto jest kim innym po włożeniu Sutanny, kim innym na parkingu ciemnym w aucie, SUV, oczywiście, w hmm. wygodnym aucie. Ym, nie kim to cienkość na Gaudę Fest. Dobrze w tak. Dobrze, że jesteś kompaktowych gabarytów, bo ten cienkuś to przynajmniej jeszcze człowieka pomieści. Ja już tutaj niekoniecznie. Ale jeszcze chciałem się spytać tak na zakończenie. Co oznacza pójść w koronę? Kilkukrotnie użyłaś tego. Pójść w koronę. Tak. Pewnie dla każdego co innego. Kiedy hmm, mój pan X przychodził do mnie, pisał, mówił. Że będzie ze mną na zawsze, że nigdy mnie nie zostawi, że chce być ze mną, z moimi dziećmi, do śmierci do Pampersów, oh. do starości to ja mu wierzyłam. Po prostu mu wierzyłam. Po prostu wierzyłam, że mówi to w imię Boga, myślałam, że po prostu chce się opowiedzieć jakoś tak konkretnie i uczciwie. No, a potem zadzwoniła pani Ilona i powiedziała. Znaczy, wcześniej on mi powiedział, że jedzie z panią Iloną do... I przysyłał mi zdjęcia. Dzisiaj będziemy zwiedzać korony drzew, a dzisiaj idziemy na bankiet z tańcami, a teraz jest 23, siedzimy jeszcze, pijemy wino, oglądamy filmy. No. Czyli to jest pójście w koronę. To jest pójście w koronę. Myślę, że... Na tym zakończymy. Bardzo ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś, bardzo dziękuję Również za dziękuję książkę za i naprawdę mam nadzieję, że natrafi trafi do, no do większego grona osób, bo wiem, że no masz też problem z dystrybucją, jak to w tym kraju bywa. Ja się nie upieram, czy ja mam problem? Ja, moi, Moje problemy zamknęłam gdzieś tutaj na tych dwóch. No tak, patrz na twoją książkę, to to nie jest problem. Okej, okay, dobrze, rozumiem, nie ma problemu. A co się z nią stanie dalej? Mogę porozdawać. Ważne, żeby przeczytali. Bardzo Ci dziękuję. Życzę powodzenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I z Bogiem. Kto, no dobrze, niech Ci będzie, masz ostatnie Cokolwiek słowo. To znaczy. Niech będzie Twoja, to ja po prostu życzę Wam miłego dnia.